Witamy kochani w lesie. Tak, zbieramy grzybki. Wreszcie nam się udało natrafić. To są chyba szare gąski, nie? Nie, to są też u nas się troszkę nazywa. Inaczej się nazywa. Tam patrzyłem na internecie. Ale są bardzo dobre. Jemy te grzyby już prawie 40 lat. Ludzie jeszcze nie są przekonani niektórzy, a my już jemy dawno. Tak, takie są, widzisz, piękne, taką plaszkę mają. Wreszcie nam się udało, za czwartym razem. Tak, pokazały się grzybki, dopiero jak się dobrze ochłodziło. Dobra, my teraz sobie pozbieramy, bo tutaj trochę się jest, nazbierało już. Tak, pozbieramy. Mamy sobie pojemniki i zbieramy. Zobaczymy się za chwilkę. No i kochani, jesteśmy już w domu. Tyle grzybków, żeśmy nazbierali. No nie ma ich za dużo, ale nam wystarczy. Tak, na pierwszy raz to nam się udało. Te grzybki, kochani, pierwsze. Zaraz odgotujemy, 10 minut, zamrozimy i wiecie co zrobimy? Kochanie, co zrobimy? Dodamy do zupy flaki, do flaczków. Będziemy... Do flaczków, moje ulubione grzyby we flaczkach. Akurat mamy zamrożoną paczkę flaków. To właśnie, ty lubisz. Przebieram je troszkę i wrzucam do zimnej wody, żeby wypłukać, ale wiesz, tam się trafi jakaś także, giełka. Kochani, czekajcie cierpliwie, flaczki będą za parę dni. Tak, za parę dni będziemy robić flaczki. Ten może być takie? Może być. Może być. Ładne te są. I grzybki nasze prawie się zagotowały. Oczywiście wypłukałam dobrze do zimnej wody. I teraz od zagotowania będziemy gotować. I dokładnie 10 minut wystarczy? 10 minut, kochani. Zawsze gotowaliśmy 20, jak marynowaliśmy, do marynaty gotowaliśmy. A te idą do mrożenia. Potem i tak pójdą do zupy, to będą się jeszcze gotowały lub do smażenia. Tak, to wystarczy 10 minut. Dobrze, zmniejszam. Tak, zagotowały się, zmniejszam i nastawiam na 10 minut. A jak się teraz pogotują? 10 minut. Lasem. Tak, piękny zapach, nie? Taki one leśny. Mają inny zapach, kochani, to są grzybki. Ale pachną ładnie, oni za mocno się gotują. Występują w Polsce, też one jakieś się nazywają gąska ziemista jakaś, czy jakaś taka. Takie szeraki, one są bardzo kruche. Tak, bardzo kruche, gąski, wszystkie są tak. Bardzo kruche. I takie chrupiące, fajne, są tak. Fajne w marynacie, ale jeszcze mamy z tamtego roku dwa słoiczki zamarynowane. I tak jak mówiłem wcześniej, te grzyby najbardziej mi smakują właśnie we flakach, marynowane. I marynowane w tatarze z łososia. O, do tatara dodajesz, tak. Do tatara z łososia tylko. Do innych tatarów nie dodaję tych grzybów. Jeszcze nie próbowałem, ale przyjdzie okazja, to spróbujemy. No i gotujemy. 10 minut. I kochani, minęło 10 minut. Grzybki przecedzamy teraz na prosto rozlewu. I zostawiamy do całkowitego przestygnięcia. No troszkę to potrwa. 4 razy, kochani, żeśmy jechali do lasu na te grzybki i wreszcie się udało. Za czwartym razem. No poczekamy z godzinkę, niech dobrze przestygną i odciekną. No kochani, grzybki przestygły, teraz chcą sobie je poukładać na tą blaszkę wyłożoną papierem, ręcznikiem papierowym, żeby obeschły. I tak będę, w ten sposób może je będę układała. Tak będzie lepiej. Tak, chcę je zamrozić w takiej postaci, to potem wrzucę sobie do zeplaka, do woreczka i one takie zostaną właśnie, już pojedyncze, nie skleją się. No bo rozkładam je teraz wszystkie w tą stronę właśnie. No i teraz grzybki wkładamy do zamrażarki, tak żeby zamarzły. Zobaczymy co nam wyjdzie, jeszcze tak nie robiliśmy w ten sposób, chcemy spróbować. A i to jest próba. Tak, zobaczymy, właśnie może będzie lepiej, bo zawsze nam się skleiły i potem trzeba było wszystkie rozmrażać. A tak zobaczymy. Także kochani, napiszcie, czy robiliście w ten sposób właśnie grzybki. No zobaczymy, pokażemy później, co wyjdzie, jak zamarzną. No kochani, wiecie, co zrobiłam? Ten ręcznik papierowy to miał być tylko po to, żeby odsączyć te grzybki i przełożyć na pergamin. A ja tak wstawiłam do zamrażarki, to się wszystko poprzyklejało. Także muszę teraz to lekko odmrozić i przełożyć na pergamin. Kochani, tak się mówi, starość nie radość. Tak, zobacz, to się wszystko przykleiło. Zapominać. Tak, nie może być ręcznik papierowy, musi być pergamin do zamrażarki. Ale nie szkodzi, zaraz się wszystko da naprawić. Tak, zaraz przełożymy. No i kochani, przełożyliśmy sobie. Ale jeszcze niektóre są przyklejone. Ale już pomaleńku będę, które się odkleiły. Przekładamy na pergamin. Tak, pójdą teraz na pergamin. Teraz będzie super. Znacie to jest pergamin, czy to jest papier do pieczenia? Papier do pieczenia. Tak, i przełożymy sobie. Tak, grzybki moje.
które tak długo czekały. Ja miałam cały rok na ten pergamin dać po odsączeniu i jakoś tak przegapiłam się. No, ale... Przy okazji Wam pokażę ostatni słoiczek tych grzybków z zeszłego roku mam jeszcze. Dzisiaj skończyłem przedostatni, a jutro zacznę ostatni. No i za chwilkę zamrożą się i wsypiemy do woreczka. Zobaczymy, jak się będą zachowywały, jak całkiem się zamrożą. No i kochani, minęło jakieś półtorej godzinki. Zobaczcie, teraz się odklejają. Zamrożone. Grzybki zamarznięte. Wrzucamy sobie do woreczka. Teraz mamy każdy osobno, nieposklejane. Będzie wygodniej. Czasem się chciał parę grzybków, to się wyjmie parę. Tak, o, jeszcze mi się tu wszystkie. Żeby jeszcze miejsce będzie. No i z powrotem do mrożenia. No i pachnie fajnie tak, zobacz, każdy osobno. Woreczek grzybków zamrożony leci do zamrożenia. O, takie fajne. Zobaczcie się kochani, grzybki do zamrażarki z powrotem. Fajne. Za oglądanie. W ten sposób będziemy mrozić. To jest wygodniej, potem wyjąć sobie ile tylko potrzeba. Trzymajcie się i do następnego. Na razie.